pan Polakiem? Co wam zależy na wygranej? Mistrza i tak nie zdobędziecie, bo Concordia wygra z Fortuną. No to jak tak, jak świat światem, jeszcze z nią nie przegrała, prezes zaświadczy. To właściwie dziwna historia, ale rzeczywiście. No proszę, paru złotych nie chcecie zarobić? W domu nam się nie przelewa. Kolego trenerze, no... A więc jak? Dla was piątka? Dla chłopaków po patyku gra? Tak nas pan oszacował? Sześć. Osiem. Pan dałby i dziesięć. Spokojnie, panie kolego! Spokojnie, spokojnie! Co to ta granda? Sportowcy. Żegnamy pana prezesa! Z Concordią punkt poszedł. Jestem pewien, że pani wdzięk, uroda, kobiecość, nieprzeciętne powaby. Panie prezesie. Zazdrosny, czy co? Śmiało, panie Antosie. A jakby co, to trudno. Zalepi to wozu. Set jak zwycięstwo, no. Jasne. Dzień dobry. Dobry. Ja w sprawie Przymiarecki. Pan będzie łaskaw na chwileczkę do warsztatu. Ale przecież garnitur miał być na 10:00 gotowy. Tak, ale zaszła maleńka popraweczka i majster prosił, żeby pan osobiście... Żeby pan osobiście, bo wie pan, na miejscu to pan zupełnie pan, panie Grzesiu? Narzeczona miała właśnie przyjść i... Ale to z powrotem odwieziemy pana. Na pewno? No tak, na pewno. Nawet na koniec świata. Mamo, ja wychodzę na chwilę do Krawca. A jakby Gabrysia przyszła, niech mama powie, żeby poczekała. Później zagramy. Proszę, proszę. Po wypłatę i zaliczkę. Dobra! Cofnąć się! Wszyscy do tyłu! Obrona Częstochowy! Alojz, wyjdź mu! Manuś, uważaj za tobą! Siadaj!